Na nagranie tego odcinka naprawdę długo się zbierałem. Jedziemy dziś dalej. Zawsze tu się kończyła trasa, ale jedziemy dalej. Następna stacja Łódź. Tak, dokładnie. Nadszedł ten czas. Witam was tutaj, cześć, czołem, a widznosz. Zapraszam was już teraz na kolejny odcinek Zapraszamy do metra. Rozbudowa metra na odcinku wolskim Płocka, Młynów i Księcia Janusza. Doszło do tego momentu, że w końcu wam opowiem o tych stacjach. Jak powiedziałem na początku, długo się do tego zbierałem. Głównie dlatego, że nie wiedziałem od czego zacząć i też trochę się tak bałem. No ale jest to swoisty prezent dla was z okazji właśnie świąt, więc opowiem wam moje odczucia, recenzje i jak wyglądają nowe stacje na woli metra warszawskiego. Także teraz zaczynamy. Postaram się skrócić jakoś moje opowiadanie, bo wiadomo jak ja potrafię się rozgadać do stacji metra. Też tam już skończone, więc miejmy nadzieję, że nie będzie to jakoś długo szło. Ale zresztą sami zobaczycie. Zaczynamy po kolei, tak jak zgodnie z numeracją. Chyba nie muszę mówić jaka jest. Jeżeli się chwilę zastanawialiście, to tak. Zaczynamy od C06, czyli metro Księcia Janusza. I od razu powiem, że ta stacja metra mnie bardzo zdziwiła. W sensie nie sądziłem, że do niej będą dojeżdżać 700. To chyba jest jedna z najważniejszych rzeczy, której nie spodziewałem się tutaj w ogóle. Ale tak, pojawiły się tutaj 700. Co mało tego, duży to się zrobił tutaj węzeł komunikacyjny właśnie, no głównie przez 700, ale też przez inne autobusy dojeżdżające tutaj z Woli i innych rejonów, Bemowa też przecież. I naprawdę to się stał niezły węzeł komunikacyjny tutaj. Same układ przystanków też jest tutaj, no cuda nie widzę. Ja tam często z tej stacji w sensie nie korzystałem, głównie dlatego jak specjalnie chciałem się nią przejechać. Bo po prostu lubię ogólnie, wszystkie te nowe stacje bardzo mi się przypadły do gustu, to co mogę wam powiedzieć. Szkoda, że ich nie widziałem trochę wcześniej, ale jest szansa, że te nowe budowy zobaczę jeszcze trochę wcześniej z środka może. Może ktoś wie, nie wiem. Tak czy siak, ogólnie przejdźmy po kolei. Design stacji na górze. No, te wyjścia naprawdę całkiem ładne. O ile design samych wyjść z góry, wyjść jest najgorszy, bo nie jest to szkło, tylko papa. No to, no, jakby to powiedzieć, na zdjęciach zewnątrz to ładnie widać. Natomiast ogólnie sama stacja, bardzo jestem zadowolony jak wygląda. Wyjścia takie zielone, no bardzo ładnie mi tutaj się pasowały w gust, bo ja ogólnie lubię zielony kolor. To możecie wiedzieć po mnie na pewno. Dużo kolorów zresztą lubię przecież. Natomiast to ile jest wyjść z tej stacji też jest naprawdę rzeczą tutaj godną pochwały. To, że mamy te drugie wyjścia tam, niekoniecznie takie komunikacyjne już przystankowe od drugiej strony, od części tutaj właściwie już wschodniej, to mi się bardzo spodobało. Natomiast od ulicy Zachodniej, tam pod tym całym skrzyżowaniem, te wszystkie wyjścia do wszystkich przejść, przystanków, to bardzo dobra nowina. No i mało tego, jeszcze mamy przecież, co ważniejsze, pop, który jest bardzo oblegany. To jest jeden z najbardziej obleganych popów w Warszawie, mogę wam powiedzieć, z mojego doświadczenia, bo zawsze tam widzę kolejkę do niego. Także to musi o czymś świadczyć. Pop to już oczywiście punkt obsługi pasażera od WTP, także tak to wygląda. No i tak, zejdźmy sobie już może na poziom minus 1, bo tutaj zacząłem już bardzo odpływać. Poziom minus 1 ogólnie ładnie wygląda. Dużo terenów handlowych, już z tego co widziałem, nawet niektóre sklepiki się pojawiały. Czekajcie, sobie doklikam zdjęcia, bo ja też chcę wiedzieć co się dzieje. No i tak, największy minus tej stacji to jest liczba schodów ruchowych na powierzchnię. Z tego co pamiętam, to są chyba dwa wyjścia. W sensie jedno wyjście bardzo ładnie mi się podoba, bo jest dwukierunkowe, są schody ruchome, ale to od tej strony tutaj, jakby powiedzieć, są tylko domki, a nie przystanki autobusowe, no ale tak czy siak bardzo ładnie to wygląda. Natomiast ogólnie jestem zadowolony z tego, jaki tam powstał węzeł na dole, bo jest to takie skrzyżowanie, coś a la Rondo ONZ Dworzec Wileński, że mamy takie, można chodzić w kółko. Design sam z tej stacji, taki biało-zielony przechodzący, też całkiem ładnie to wygląda. Dobra, trochę przyspieszę. No i mało trochę schodów ruchomych, to jest największy. A, no i jeszcze co do wyjść samych, to ten neony z napisem Księcia Janusza, no po prostu bajka.
bajka. Wszystkie one bardzo mi się podobają. I nie wiem, czy Księcia Janusza najbardziej mi się nawet nie podoba z nich wszystkich, bo jest taki właśnie dwuczłonowy i bardziej to on jeszcze podciąga. Szkoda, że nie we wszystkich wyjściach są neony. To jest chyba największy minus, jaki mogę powiedzieć co do tego. No to tak, na poziomie minus 1, tak jak mówiłem, neony handlowe bardzo mi się podobają. Natomiast same wejścia do meta też są przyjemne, bo są to te bramki, które tam szczytują kody QR z telefonów, czy tam z biletów, na przykład z autobusu. Ale nie zawsze to niestety jeszcze działa. No i to, że zjazd na sam peron z obydwu wyjść jest podwójnymi schodami ruchomymi do góry i do dołu, no to jak dla mnie to bajka, no przepraszam bardzo. W końcu nie trzeba schodzić już na sam peron. Chociaż przydałyby się też z wyjściami na górę, wszędzie. Windy ogólnie bardzo mi się podobają. Już niektóre miały swoje serie Mniejsza z tym. Także swoją drogą, te filmy niektóre tutaj były nagrywane jeszcze przed Mniejsza z tym. Kiedyś w ogóle by było nagrywane. Natomiast tak, bardzo mi się podoba. Tutaj organizacja ruchu jeszcze w trakcie budowy była niezła. Może też parę ujęć wam pokażę, jak to wyglądało podczas budowy, ale to o tym później jeszcze wam powiem, o tych seriach. No i tak wygląda ogólnie poziom minus 1. Na poziomie 0, no to tutaj to po prostu już odpłynęli. Po pierwsze, jeszcze mi się bardzo podoba zielony chodnik, w sensie podłoga na właśnie poziomie 0 na hali odpraw. No i poziom minus 2. Już pomijając sam fakt, że wszystkie te podłogi tutaj, te białe, się błyszczą aż, to tak, najmniej mi się podobają te słupy właśnie przechodzące z zielonego na biały, ale ja nie wiem, dobrze, może po kolei. Sufit też bomba, bardzo mi się podobają te trójkąty i głównie trójkąty, nie, trójkąty z różnymi tymi wzorkami, ale ściany zaporowe, czyli te po drugiej stronie od peronów. To jakiś Bóg je wymyślił, a nie człowiek. One tak pięknie wyglądają, po prostu idealnie w moje odczucia, przynajmniej się wkomponowały. Także naprawdę byłem bardzo zadowolony, jak je zobaczyłem i po prostu odpłynąłem. Zawsze jak tam jestem, to tylko i wyłącznie przychodzę tam tylko po to, żeby sobie popatrzeć na te ściany, bo to one tak pięknie wyglądają. No po prostu bajka, cud, malina i w ogóle nie wiadomo. Są miejsca na ekrany, ale wrzutniki, ale chyba z tego pamiętam, wrzutniki nie działają, pojawiają się... Albo już się pojawiły ekrany te LCD, LCD i według mnie nawet lepiej. I te odstawcze tutaj na tej stacji są dosyć ładnie zabudowane, kiepsko je widać, nie tak jak na Troskiej, ale widać je tam całkiem nieźle, więc w sensie jako tako można sobie popatrzeć, co tam się dzieje. Ogólnie peron bardzo mi się podoba, ładnie wygląda, jest przejrzysty, jest dosyć dużo miejsca, nie ma tak, że się przyciskamy jak na odcinku centralnym. Też sam fakt, że schody są na wyjścia są na samym końcu peronu, przypomina mi trochę odcinek Kursynowski. Akurat odczułam, że tamte wyjścia są najlepiej właśnie przemyślane, że nie ma takich miejsc, gdzie człowiek normalnie by nie wszedł, jeżeli by nie było tłoku. Windy są ładnie poukładane na środku, jak już są na środku. No i ławeczki, oczywiście takie łódeczki, też bardzo charakterystyczne i na pewno wpadną w mój gust, bo... Te wszystkie ławki na M2 to mają jakiś taki swój odjechany design, bym powiedział. Dobra, bo się rozgadałem, jedziemy dalej na kolejną stację. I zanim dojedziemy do kolejnej stacji, musicie wiedzieć, że jeszcze jest tam jeden obiekt. Jest to wentylatornia. Na tej wentylatorni dużo wam nie powiem. Powiem tylko, że bardzo mi się podoba jej wygląd i jest, nawiązuje właśnie tutaj do stacji. Bardzo mi się podoba. Do Księcia Janusza właśnie, jest taki zielony. Ładnie wygląda i wyremontowali kawałek ścieżki rowerowej, dzięki czemu jest asfaltowa, niestety tylko na fragmencie, ale tak czy siak ładnie to wygląda, więc jestem naprawdę zadowolony. No i oczywiście spełnia swoją rolę, ale o tym chyba wam nie muszę mówić. No i dochodzimy sobie dalej do kolejnej stacji, czyli metro Młynów. Przejdziemy tak samo sobie od góry na dół. Tutaj... No nie powiem, że też mi się nie podoba. Znaczy, mam jedną rzecz, która mi się nie podoba na tej stacji, ale po kolei. Od góry. No wyjścia to po prostu istna bajka. Te szklane, niebieskie, po prostu... Mua, takie połączenie to ja po prostu uwielbiam, jak tak to wygląda. Już nie mówiąc o wyjściach, z których widzimy neony. Te niebieskie neony z napisem Młynów. One miały tutaj... Ta stacja się powinna kiedyś nazywać Moczydło, ale o tym to jeszcze za chwilę wam powiem. Dlatego takie właśnie tutaj są te okrągłe kształty i różne bajery. No Młynów po prostu stacja idealna jak dla mnie. Od razu mówię, dzisiaj nie ma sekuta, bo to jest odcinek bardziej mój. I dodatkowy. Więc tak, pięknie wyglądają wyjścia, te bąbelki niebieskie i efekty. Jedyne, do czego chyba każdy człowiek się przyczepi, to jest ta winda po środku.
ulicy Gutaczewskiej. No, tak wyszło. Ona jest tam ze względów technicznych stacji, jakby było jakieś tam techniczne części były potrzebne do stacji. Ale mogliby ją, w sensie nie mogli jej właściwie przesunąć w żadne inne miejsce, ale wygląda to co najmniej komicznie. I jeszcze jest ograniczona płotkiem, żeby nie dało się tam dotrzeć. No, no cóż, tak to wygląda. Sądzę, że kiedyś może będzie, zobaczymy jak w jakimś zastosowaniu. Wygląda też całkiem ładnie, jak na, w ogóle nie widać po niej, że to jest winda techniczna, tak poza tym. I nią też pasażerowie normalnie jeżdżą na poziomie minus 1 do pedonu stacji. Jedna ciekawostka to jest to, że jak macie wyjście, bo tam obok jest właśnie PKP Młynów, co jest bardzo dobrą nowiną, takie połączenie z S9, która teraz jedzie tam, to po prostu jest na bajka. Na lotnisko Szczepana lepszego połączenia jak dla mnie metrem nie ma, od tej strony właśnie. Natomiast wyjście, to jest ciekawe, to są cały czas schody ruchome. Z jednej i z drugiej strony masz, wjeżdża się cały czas schodami ruchomymi bezpośrednio od metra i później na samą stację się wjeżdża schodami ruchomymi. Więc jak sądzę, ktoś tutaj naprawdę to nieźle przemyślał i to bardzo mi się podoba, że tak się ładnie tutaj wjeżdża. Dobrze, same stacje to już mówi, w sensie wiaty wejścia, to mówiłem, że bardzo mi się podobałem. Ten napis krótki też całkiem nieźle tutaj aranżuje się. Pół piętra, czyli hala odpraw. Aktualnie tutaj chyba nie widziałem, z tego co pamiętam, żadnych sklepów tutaj by się już faktycznie pojawiły, co minus, no ale jak wiemy, świeżo sobie dopiero to otworzyli, więc jeszcze damy im chwilę czasu. Bardzo ciekawe są tutaj te napisy, bo Młynów ma dosyć krótką nazwę, jeżeli chodzi o słowno, więc te napisy też tutaj są bardzo krótkie, tak wyśrodkowane. Zresztą wiecie sami, że na odcinku centralnym to te nazwy były długie, na odcinku M1 tak samo były zwyczaj dwuczłonowe nazwy. A tutaj mamy Młynów, Płocka, no Księcia Jonsza to jest wyjątek, ale tak samo Tocka, Szwedzka, krótkie nazwy i bardzo dobrze, lepiej będą wchodzić do głowy, tak mi się wydaje. Wyjścia tak samo jak na Księcia Janusza, nowe bramki z czytnikami kodów QR. Tutaj już niestety nie mamy niebieskiej posadzki, mamy białą na terenie całego minus 1 i mnóstwo miejsc na przyszłe reklamy, biletomaty i właściwie to na razie tutaj jest pusto, ale... No, w sensie jak ja byłem, to było pusto, ale sądzę, że teraz jest pandemia. No i wiemy wszyscy, jak to wygląda. Więc tam same otwarcie tych stacji był miał czas podczas pandemii, więc wiemy, jak to wygląda. Bardzo miło też jest, że są wszędzie miejsca dla niewidomych. I to nie są te metalowe paski, tylko faktycznie takie płytki, dzięki czemu się po nich ludzie nie ślizgają. Tutaj też dobrym materiałem jest to, że... W sensie efektem, że cały sufit i oświetlenie to są takie bąbelki. Na górze, takie kulki, to są bąbelki, ponieważ ta stacja na początku się nazywała właśnie Młynów. I dokładnie jak sobie zejdziemy na poziom minus 2, czyli na poziom peronu, to zobaczycie właśnie, że siedzenia są w wykształcie mydła, albo wanien, znaczy no kto, komu tam przyjdzie wyobraźnia, ja sądzę, że to jest akurat w kształcie niektórych mydeł. I właśnie tu chodzi o nawiązanie do stacji Młynów. Jako moczydło kiedyś to miała się nazywać, chodziło o pobliskie baseny, tutaj były, są niedaleko. No i tak samo bąbelki właśnie na górze, kolor niebieski, no wszystko się z tym kojarzy, więc no wiadomo jak to wygląda. Jedyny mój minus osobisty do Stredonu to są te czarne bąbelki nad pociągiem. Ja wiem, że nie było sensu tego oświetlać, ale mogli to jakoś chociaż ładniej zrobić, a nie żeby były czarne, tak mi się wydaje. Bo jak przyjeżdża pociąg, to tam się robi trochę ciemno, co się... Nad pociągiem jest ciemno i jak nawet nie ma pociągu, to też tam trochę jest tak ciemniej. Tutaj na zdjęciach może tego nie być widać, ale ja osobiście tak odczułem, że tam jest coś trochę nie tak. Więc to jest takie moje osobiste odczucie. To te zapadowe, no takie normalne bym powiedział, niebieskie, ale też mi się podobają. No i podłoga po prostu się aż świeci od chyba środków czystości. Nie ma aż tak idealnego wyszumienia jak na odcinku targówek, ale i tak całkiem nieźle. I takie ciekawe też te stojaki z mapą i schematami wszystkimi. Też takie trochę inne, odbiegające w ogóle od wszystkich, jakie znamy. Na całej, bym powiedział, trasie. No i komunikaty wściekłe, niestety te same, co są na Trockiej, co jest co najmniej minusem. I podwójne schody ruchome z poziomu peronu na górę. Niestety z poziomu hali odpraw na powierzchnię jest tylko przy PKP Młynów wyjście takie no, po ludzku. No cóż, tutaj nie ma tak dużo przystanków autobusowych, ale jest to też dosyć duży węzeł w związku z tym, że całe tam połączenie z Aleją Prymasa Tysiąclecia to jest wszystko metro Młynów i PKP. Dobrze, jedziemy dalej. Na dalszym odcinku nie mamy żadnej wentylatorni. Ogólnie tutaj też jest mało wentylatorni. Jakbym tutaj, w sensie dobiłem też tutaj serię, wiadomo jakie, ale
zapraszam do metra, ale tutaj akurat się tak dużo nie działo na tej części, to było jeszcze dawno. Dobrze, no i dojeżdżamy do mojej ulubionej stacji. Może na tak samo ulubiona jak plac Wilsona, jeżeli chodzi o wygląd wizualny, czyli metro Płocka. I od razu mówię, to była stacja, na którą, dopóki nie pojawiła się pandemia, czyli nie siedzę w domu, najbardziej oczekiwałem, bo ona najbardziej mi jest po drodze, bo dojazd tutaj, do tych bambajów, po prostu odcinka centralnego, to jest po prostu jak ideał. Bo jeżeli się jedzie dalej, na przykład Fort Wola, czy inne rejony, to jest po prostu idealne. Jak dla mnie przynajmniej. I wyjście też samo z metra jest wprost na przystanek tramwajowy, który jest niestety trochę wąski. Ale mówią, że podobno go kiedyś poszerzą. W sensie mieli go poszerzyć chwilę po otwarciu metra, ale pandemia, te sprawy. A każdy powód, żeby zaoszczędzić trochę pieniędzy, jest dobry. Także tak. Wygląd stacji, jeżeli chodzi o wyjścia. No to tak, jak widzicie, ogólnie tutaj też cała ulica Płocka została ładnie wyremontowana. Tam przy poprzednich stacjach też oczywiście to było wyremontowane, nowe ścieżki rowerowe i tak dalej, ale o tym już nie mówiłem. Tutaj z racji tego, że ta ulica była całkowicie zamknięta, Płocka, połączenie tutaj, no to ewidentnie to ładnie tutaj właśnie też widać. Dalej, co się za tym wiąże oczywiście, mamy idealnie tutaj wpasowane stacje z wyjściami. Wyjście jest... Powiedziałbym, że dobrze, wystarczająco. Wiadomo, że byłoby miło, gdyby było jeszcze pod skrzyżowaniem tutaj z ulicą Wolską, ale... No, jakby powiedzieć... Od cuda, żeby zamknęli w ulicę Wolską lub robili objazd na niej, no niestety nie mamy takiej możliwości. Co nie zmienia faktu, że i tak całkiem nieźle jest tutaj skomunikowane. Wyjście właśnie tutaj ósme jest bardzo ciekawe. Bo jest współpiętrem przy wychodzeniu, no ale to takie jedno właśnie tutaj nam się wpasowało. No i tak, jeżeli się zastanawiacie, co to jest za kolor i w ogóle, bo można tutaj taki brązowy, brązowo-żółto, jasny, co to jest? To jest kolor miedzi, od razu wam mówię. I nie wszystkie, ale część to jest faktyczna miedź. Czasami to jest metal, czasami to są inne rzeczy. Z tego względu, to są nawet w niektórych miejscach części starych takich statków zoomowanych. Takich z odzysku, oczywiście, żeby nie było, to nie są takie śmieci, tylko to są z odzysku takie dobre. Ale faktycznie to jest prawdziwa miedź w niektórych miejscach, może niekoniecznie ta podwieszona na górze. Także jest to faktycznie stacja z dodatkową tutaj taką wagą, bym powiedział. Wyjście jest dużo, wyjścia też niektóre. I to tam zadanie, niektóre. Czytaj, chyba jedno, jeżeli dobrze pamiętam, mają schody ruchome. Nie, tylko jedno schody ruchome. I to jest... Przegięcie. Windy, jedna winda jest bezpośrednio na poziom stacji, jedna jest z zjazdem jeszcze na halę odpraw, gdzie faktycznie trzeba jeszcze wyjść z metra. No i neony, no Płocka jako neon, jak dla mnie też top, bym powiedział, z tym paseczkiem, to chodzi chyba o te wieżowce, tak mi się wydaje, albo właściwie o te huty, od których tutaj jest. Właśnie, kolor miedzi tutaj jest dlatego, że tutaj była kiedyś huta niedaleko. I właśnie w związku z tym, żeby tutaj podtrzymać te informacje właśnie takie, jakie tu były kiedyś i głównie o to przecież też chodzi, w tych stacjach wszystkich metra, to jest, żeby pokazywać historię danego otoczenia tutaj w okolicy. No i właśnie tutaj wpadło na hutę, dlatego mamy miedź. I też w niektórych miejscach tam widać też na stacji. Także dobrze, już chyba się rozgadałem dosyć długo na temat wyjść. Wszystko szklane ładnie, od góry, od dołu wyglądają te wyjścia, więc bardzo, bardzo... Stacje. Schodzimy sobie na poziom minus 1. No i co możemy zobaczyć sobie na poziomie minus 1? Po pierwsze, idealnie piękne ściany. No ściany miedzi na po prostu bokach. Kolor miedziany, miedziano-złoty. No po prostu, no bajka, ja tak to opiszę. Jeszcze te napisy przy wchodzeniu i wychodzeniu ze stacji dzień dobry i do zobaczenia. Po prostu podkręcają ten klimat tej stacji, że ona taka ma być tutaj właśnie połączenie, że to mają być dużo ludzi, będzie też z niej korzystać. Ciekawe są bramki, bo w niektórych miejscach da się wejść przodem i tyłem z części, z strefy biletowej, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Na ratuszu racjonał też taką jedno miejsce mamy, ale to tak trochę inaczej to w ogóle działa. Mamy oczywiście full komplet biletomatów postawionych, nie wiadomo po co, ten bilet jakby tam miało być 5 osób, na raz chciało kupić bilet, nikt nie mógł poczekać w kolejce, no ale to już chyba znamy z metrą. Są wejściówki, nie wiem czy teraz są, ale są miejsca na wejściówki. Na wszystkich stacjach znaleźliśmy miejsce na wejściówki, więc to są oryginalne faktycznie stacje. Nie jakieś podróby chińskie. No i tak jak mówiłem, wyjścia i poręcze. Poręcze są trochę białe, takie bym powiedział najmniejszy efekt robiły, ale same ściany miedziowe są idealne. Dalej przy wyjściu na ulicę Wolską właśnie w kierunku zachodnim mamy
rzecz najlepszą i chyba najciekawszą, czyli od razu mówimy skamieliny. Tam mamy części, w sensie już nie pamiętam dokładnie czego to były skamieliny, ale kości zostały tam znalezione już dosyć dawno temu. No i w ramach pamięci podczas budowy w 2018 roku, 28 listopada, zostały znalezione 7 dużych kości. I tutaj nam jeszcze archeologicznie Warszawy zostały tutaj zbadane i one są repliki, co prawda, ale tak czy siak. Pod szybą jest cała historia, możecie sobie ją przeczytać, jak będzie na stacji lub teraz zrobić pauzę. I zobaczycie, jak wyglądają właśnie tutaj te kości. One są pod szybą taką pancerną, że można spokojnie po niej chodzić i zobaczyć. Jest to ewidentnie dla mnie idealny fragment historii. Powinno to być na wszystkich stacjach, gdzie coś takiego było znalezione. A na paru stacjach, na Zaciszu czy innych, są takie rzeczy w ogóle całkowicie znalezione. I dosyć często. I sądzę, że to jest naprawdę bardzo dobry taki fragment historii, gdzieś jeszcze z edukacją właśnie w komunikacji miejskiej, czyli w metrze właściwie. No, także to jest bardzo dobre. Neony Płocka oczywiście przy każdym z zejść, podwójne schody trochę na wszystkie zejścia. No i tak jak mówiłem, bardzo mi się podoba strefa biletowa sama już za bramkami, też jest nieźle. Podłoga jest wszędzie biała, błyszcząca i taka, że jakbyś się zastanawiał, ona tak może się świecić, taka być biała. No ale tak, stacja ogólnie jest bardzo oświetlona, jak się już zejdzie na dół. I to już widać na samych schodach ruchomych, na których teraz właśnie sobie powiedzmy, że zjeżdżamy na dół. No i oczom naszym, ja powiem wam tak. Jak ja z panem Dominikiem, z którym nagrywaliśmy warszawską politykę, wyszedłem na stacji Płocka, właśnie jadąc z Ronda Daszyńskiego, to ja po prostu nie będę mówić, jakie ja tam słowa powiedziałem, były niecenzuralne. Ale po prostu w słowie szczęka mi opadła. To była bajka, ja nawet nie sądziłem, że ta stacja tak wygląda, bo wiecie, doskonale, że ja widziałem, jak te stacje wyglądają. Ale zobaczenie tego na własny widok, no po prostu odebrało mi całkowicie omowę właściwie. Wygląda to po prostu przepięknie ta stacja. Ten kolor miedzi, złota i ta krystaliczna biel odbijająca się zwłaszcza od podłogi. Tylko to podciąga. Stacja i tak jest dosyć cicha. Nie jest to poziom odcinka na targówku, co prawda, ale jestem naprawdę pod wysokim wrażeniem. Wygląda przepięknie. Od razu mi wpisała się. Sufit idealny. Po prostu ktoś naprawdę miał niezłą fantazję i to bardzo mi się spodobało. Ten cały pomysł. Ławeczki nie są jakimś odjazdem, ale też za to ich prostota też ma w sobie te piękno, te coś. Są projektory, poustawiane wszystko właściwie jest już na miejscu, nie ma tak, że muszą dokupić sobie projektory, jakie to chyba było na odcinku centralnym, z tego co pamiętam. Głośniki, niestety wściekły komunikator jest tutaj też zainstalowany, wściekła Iwona tak zwana. Ale ogólnie stacja na po prostu szapoba, tak to powiem. Wygląd jej na poziomie stacji, no piękniejszej stacji, oczywiście na równi z placem Wilsona, no bo ona to jest co innego, chociaż może nawet trochę lepiej. To naprawdę bym powiedział, że nie ma. No i chyba to właściwie tyle, ile mogę powiedzieć. Windy też są całkiem niezłe, wyglądają i chyba też już jedna z wind się zepsuła, z tego co pamiętam, mniejsza z tym. No i jedziemy sobie dalej do ostatniej części, której już nie ma widocznej, nie ma też już jej jako taka zaznaczonej na stacji Ronda Daszyńskiego, czyli komoda demontażowa, skąd właśnie nasze tarcze były wyjmowane po całej budowie. Tam ruch został całkowicie przywrócony i nie widać nawet tam, tramwaj normalnie jeżdżą. A, jeszcze jest jedna wentylatornia przed tą komodą demontażową. Komoda wygląda w ten sam sposób jak stacja Płocka, czyli kolorki właśnie złote i miedzi. Idealnie się też komponowuje w tamten rejon. Wygląda trochę inaczej niż całe otoczenie. Czekajcie, bo ja powiedziałem teraz dwie rzeczy kompletnie ze siebie odwrotne. No ale wiecie, o to mi chodzi. Bardzo ładnie wygląda. Jest trochę się odróżnia od rejonu, ale według mnie to akurat plus. No i obok jest został też zrobiony kawałek właśnie ścieżki rowerowej, co też bardzo mi się podoba. Tak wyglądają te stacje. No i właściwie to chyba tyle mogę powiedzieć. Od razu wam mówię na sam koniec. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt. Mam nadzieję, że będziecie je spędzać w miarę możliwości w gronie rodzinnym. I jeszcze już pomijając moje życzenia i inne rzeczy, mam dla was dobrą nowinę. Zapraszamy do metra. Będzie jeszcze z jednym odzwamem tej serii, pomijając budowę. Będę prowadzić recenzję wszystkich stacji metra, jakie są już otwarte.
I nie wiem, której stacji zaczniemy. Jak chcecie pisać, tutaj powinniśmy zacząć. Od jej pierwszej linii i od drugiej linii metra. Od wszystkich będziemy robić. To my możecie nie pisać w komentarzach. Każdą stację chcę zrecenzować, dokładnie opisać, żeby było. Każda stacja będzie miała swój własny odcinek. Jeżeli jesteście zainteresowani, napiszcie, co sądzicie o tym w komentarzach. No i co dużo nie mówić. Zobaczymy się już niedługo, sądzę. Bo odcinki będą się też normalnie pewnie pojawiać w święta, bo mam ich trochę zaległych. A akurat teraz rzadko jestem w domu, to wiadomo jak to jest. Kolejne zapraszamy do matra się pojawi w styczniu i będzie to odcinek na Bemowie, gdzie wam pokażę oczywiście z drona i może część z dołu, jak nasze tarcze już obydwie dowieciły się do księcia to Janusza. Bo już się dowieciły, właściwie, a propos. Już trasa metro idzie dalej w re. Wesołych świąt, spędźcie dobrze ten czas razem. Do zobaczenia już wkrótce. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Cześć!